Na program zaprasza www.kultura.tarnow.pl. Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Wystawy, warsztaty, spotkania, tak będą wyglądały najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kultura.tarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Degustacje kulinarnych specjałów, rozgrywki sportowe, warsztaty i mnóstwo muzyki. Tak zapowiada się Ekofestiwal NGO, impreza skierowana do lokalnej społeczności Tarnowa. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca na terenie boiska treningowego Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Piłsudskiego. Impreza ma charakter promujący ideę ekologicznego życia. Na scenie zobaczymy m.in. Fingers, Hideaway i Burning Whistle. Początek o godzinie 13. Niezwykłą podróż do świata dziecięcej wyobraźni przygotował dla najmłodszych widzów Tarnowski Teatr. Już 7 czerwca odbędzie się premiera spektaklu Przygody Piątrka Wyrzutka. Przedstawienie odbywa się w ramach Święta Młodych Widzów Mała Talia. Premiera spektaklu odbędzie się o godzinie 18. Artyści zrzeszeni w Dębickim Towarzystwie Muzyczno-Śpiewaczym wystąpią na rzecz budowy hospicjum Via Spej. Już 7 czerwca w Centrum Sztuki Mościce publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkowe widowisko operowe Wesele Figara. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wykonanie instalacji w hospicjum. Opera Wesele Figara 200 lat cieszy się powodzeniem od momentu jej premiery i tym razem będzie to miało miejsce ten spektakl w Mościcach, w Mościckim Centrum Sztuki 7 czerwca, na który chcemy bardzo, bardzo serdecznie zaprosić. Nasze stowarzyszenie, Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze, skupia ludzi bezinteresownych. Nikt z nas nie otrzymuje żadnej garzy za to, co robimy. Postanowiliśmy sobie, zapisaliśmy to w statucie, że będziemy upowszechniali kulturę, będziemy edukowali, wychowywali poprzez sztukę. Kreuje rolę hrabiny. Jest to rola bardzo wymagająca zarówno wokalnie, jak i aktorsko. Jest mi tym bardziej miło, że zostałam po raz kolejny zaproszona do takiej wspaniałej inicjatywy. Kreuje postać Zuzanny, pokojówki hrabiny. Również mogę powiedzieć, że jest to postać bardzo wymagająca, szczególnie pod względem techniki wokalnej. Kreuję taką dość nietypową rolę, ponieważ występuję w postaci chłopca, więc jest to również dla mnie takie wyzwanie, bym powiedziała, ponieważ no, trzeba było się nauczyć troszeczkę inaczej chodzić, innych gestów na tej scenie. Nie śpiewamy w oryginalnych tekstach, opery są śpiewane w językach, które zostały napisane. My wszystko spolszczamy, stąd widz u nas się nie nudzi, ponieważ dokładnie może posłuchać po prostu tej opery. Opera rozpocznie się o godzinie 17. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza na cykl spotkań wokół muzyki i mody, dźwięki i szwy. Najbliższe warsztaty odbędą się 8 i 9 czerwca. Poprowadzi je Marcin Dymiter. Początek o godzinie 17. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz gmina Tarnów zapraszają na kolejną edycję Galicjaner Sztetl. W programie m.in. wieczerza szabatowa, promocja książki i koncerty. Dni Pamięci Żydów Galicyjskich potrwają do 18 czerwca. Będą takie zdarzenia, w którym w zasadzie nie macie okazji nigdy w życiu uczestniczyć, bo są bardzo intymne religijnie, ale one będą z pewnych względów publicznie odbywane. Mianowicie cały szabat w rytuale żydowskim będzie się odbywał, przy czym wieczerza szabatowa w piątek wieczór 12 będzie no taka bardziej zamknięta, ale jakby ktoś chciał przyjść w hotelu Tarnowia, przy zachowaniu pewnych reguł, co do których się umówimy, będzie można uczestniczyć w tych modlitwach. W sobotę rano będzie się odbywać taka publiczna modlitwa, szacharit, poranna modlitwa, którą na ogół się odbywa w synagodze, w zamkniętej przestrzeni. Ale ponieważ hasydzi traktują tę bimę jako miejsce ogromnie ładunku świętości, więc zdecydowali się, że ta modlitwa się odbędzie tutaj publicznie. To jest długi ceremoniał, prawie 3 godziny będzie. Będzie można się temu też przyjrzeć. Podnosimy nasze dłonie, niech energia was zapłonie razem. Wasze dłonie, nasza scena, to ostatnia szansa, nie macie nic do stracenia.
Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawę Kościoły, Kościoły. Ekspozycja prezentuje fotografie polskich współczesnych kościołów wykonanych przez czeski duet. Cykl powstaje od 2012 roku i obejmuje także kościoły z Tarnowa i okolic. Nie lada gratka czeka na miłośników piernikowego szaleństwa w Tarnowskim Muzeum. Instytucja Kultury zaprasza mieszkańców miasta i regionu na wystawę Świat Toruńskiego Piernika. Ekspozycja to nie tylko podróż do specjałów kulinarnych, ale również dawka historii i warsztaty dla gości indywidualnych, jak i grup. Wystawa powstała przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kultura.tarnow.pl.